Witam was wszystkich, ja jestem Jacob, a oto mój Let's Play Resident Evil 4. I tak, na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi Mr. Dable, albo Dable, nie Dable chyba, Mr. Dable, nie wiem jak to się czyta, jeśli źle powiedziałem, to przepraszam. Chciałbym mu podziękować za dobre chęci i chciałbym powiedzieć, że tak samo jak ja nie wiedział, gdzie się znajduje ten skarb, ale przez jego komentarz on dał mi chęci, żeby jakoś poszperać w tym zakątku mapy i znaleźć ten skarb. Przeszukałem internet i znalazłem odpowiedź. Więc chodzimy do tej starej, zgniłej szopy. I voilà. W ogóle nigdy bym na to nie wpadł, ale jednak, takie coś. I oto nasz skarb, tak. Boże, nigdy bym się nie domyślał. Także jeszcze raz dziękuję użytkownikowi Mr. Dable za dobre chęci. A jak źle właśnie wymawiam twój nick, to przepraszam. Dobra. Także widzimy się za chwilę. Tak, i jesteśmy znowu, tym razem przy drzwiach. Tak, i to oko służy nam jako czytnik do tych wrót. A poza tym to już równo 20 odcinek tego Let's Play'a. 20 odcinek i koniec planszy z tą wsią. Następna lokacja to będzie zamek i postaram się nowy wstęp zrobić niż ten taki hałaśliwy i nie, taki po prostu spokojniejszy trochę wstęp, żeby nie było. Bo nowy wstęp, nowa lokacja, tak. Po prostu taką mam zachciankę. No. Dobra, teraz tutaj niestety będzie taka scena, że jedzie ciężarówka. A nie, jeszcze nie. Tutaj widzicie ta nowa lokacja, do której zaraz wejdę. No i tak, tutaj zaraz wyjedzie ciężarówka, będzie taki filmik, który mi się tnie. Dlatego na chwilę wyłączę dźwięk z gry. Chyba wyłączę, nie wiem co ja zrobię. Dobra, nieważne. I idziemy. O, jest. Tak, i w ten sposób rozwaliłem ciężarówkę. Nie było trudne, wiadomo. Un forastero! A zombie dowiedzieli się o tym, że ja tu jestem. Dobrze. A teraz pozbędę się w ich w łatwy sposób. Resztę załatwię z pistoletu. To nie było trudne. Za to mam dużo teraz pieniędzy i innych rzeczy. O tak, naboje do strzelby z pewnością się przydadzą. Początki tej lokacji nie będą, tej nowej zamku, nie będą łatwe. I będę potrzebował mnóstwo naboi, ponieważ przybędą nowe bronie, tak. To znaczy nie nowe bronie, tylko nowe rodzaje broni. To znaczy lepsza strzelba, lepsza snajperka i tak dalej. Dobra, nieważne.
A też powinienem atakować nożem czasami tych zombie, żeby było śmieszniej. Ech, w ogóle tego nie używam zazwyczaj. Tylko do rozwalania skrzyni innych. No dawaj, pokaż się filmik. Co jest? A. No. Teraz akurat się tnie. No. Dobrze. To już nowa lokacja. Świetnie. I co ja powiem, co ja powiem? Tak, nowe bronie, nowi przeciwnicy, znacznie trudniejsi, będzie ciekawie. I to już 20 odcinek, już 20 odcinków to chyba koniec jednej lokacji, nie mam pojęcia, ale to tylko wsi, u mnie tak wyszło. I tak, w 21 odcinku możecie się spodziewać nowego wstępu przed filmem. Mam taki zamiar. Właśnie, już to mówiłem, dobra, nieważne. Tylko jeszcze raz mówię. O fuck. Koczko danie, kurka. Gdzie ty jesteś? Fuck. Dobra, zostawmy. Paskudne zwierzę. I na początku mamy już skarb. Czyli 5000 pesos, jeśli się nie mylę. Albo potas. Potas? Nie, dobra, nieważne. I handlarz. Nie, tu nic się nie da. Który nam zaoferuje bardzo dobre rzeczy. Coś się zacięło, czy co? Chyba się zacięło. No dalej. Yeah, nowy towar. Walizka D, mapa skarbów w zamku. Pistolet to mój. Punisher to też mój. To jest najlepszy pistolet w grze, który będę już ulepszał w ogóle. To jest pistolet na osobne tryby nabojów. To jest bardzo potężny pistolet. Trudno znaleźć naboje do niego. Te naboje mają siłę snajperki, także można wyobrazić sobie, jaką mają moc. Lepsza strzelba. Lepsza snajperka. I mój faworyt. To Cudeńko wystrzela, powiedzmy, takie strzałki z bombą, które się przybijają do celu i tak dalej, i w ten sposób wybuchają. Granatnik sobie odpuszcza, on się przyda kiedy indziej. To jest luneto do tego i już tej. No i jestem znowu z nowym wyposażeniem. Niezłe, co nie. Jeszcze brakuje mi miotacza min, ale on się załatwi trochę później. Będzie idealnie wprost. Teraz będzie znacznie łatwiej. Jeszcze tam ulepszyłem trochę właśnie ten pistolet oraz TMP. Także powinno być dobrze. Powinno być bardzo dobrze. Teraz żaden zombie przede mną się nie uchowa.
nie wiedzą, co ich czeka, tak to też powiem. A na przykład ten lepszy pistolet, o którym mówiłem, to kupię też trochę później. On nie nadaje się na początek, bardzo nie nadaje się na początek. Jest potrzebny tylko na mini bossów i na bossów. Przydatny jest wtedy tylko. Oh yeah. I na początek najlepsze jest w tej snajperce, że ona nie wyłącza od razu widoku z lunety, jak tamta wcześniejsza. Boom, headshot! Dobrze. A teraz ten. Też boom, headshot. To byli nowi zombie. Nie są jeszcze tak silni jak później, ale zobaczycie naprawdę. Przednia straż wykończona. O, tutaj. Tutaj będzie trudno. Będą tutaj rzucać strzelać z katapult, także. Kasa jest kasa. Trzeba być w tym momencie bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Dobrze. Haha, od razu się zaczyna dobrze. TMP jest najlepszą bronią. Na grupy zombie, tak. Szybko tędy. A, szybko. Hello. Fuck. Dobra, inaczej sobie zaśpiewasz. W tym momencie mamy tymczasowy schron przed zombie. Także jest dobrze. Lecz nie na długo. Będę musiał być bardziej czujny. No ale na tym kończymy ten odcinek. Także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.